Szanowni Państwo, jestem w domku krasnoludków, dlatego jestem taki duży. Niech Państwa nie zaskoczy ten widok. Wziąłem się tutaj dlatego, że rodzice dzieci z przedszkola numer 1 przygotowali dzisiaj zarówno dla dzieci, jak i dla pań nauczycielek, pań opiekunek, wspaniałe widowisko, które mogliśmy dzisiaj oglądać. Królewna Śnieżka w wykonaniu rodziców. To było naprawdę niesamowite przedstawienie. Pełne dobrego humoru, pełne różnych nieoczekiwanych zwrotów akcji. Był też śpiew, było mnóstwo dobrej zabawy, dzieci były zachwycone, panie nauczycielki także. Ja też świetnie się bawiłem. Korzystając z okazji, chciałbym również życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim pracownikom związanym z oświatą i z edukacją. Życzę Państwu, aby każdy kolejny dzień przynosił Państwu satysfakcję z pracy z dziećmi i z młodzieżą, abyście mogli być świadkami rozwoju swoich podopiecznych i życzę również wielu sukcesów w Państwa ścieżce kariery. Także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jeszcze są jakieś ślady. Ktoś jadł z mojego talerza. Mój ser był krojony. A z mojego kubka ktoś wypił wodę. Nasze łóżka są zajęte. Zajęte? A kto to? Jaka ona śliczna. A kim ona jest? Bo ją obudzicie. Kim jesteś? I co ty tutaj robisz? Jestem Śnieżka. Musiałam uciekać przed złą królową, która kazała mnie zabić. Witam Państwa bardzo serdecznie w przedszkolu numer 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu. Dzisiaj odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ale było to troszeczkę w innej formie, ponieważ niespodziankę przygotowali dla nas rodzice, dla wszystkich pracowników przedszkola, gości zaproszonych, a przede wszystkim dla dzieci. Była to bajka pod tytułem Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, przygotowana przez grupę teatralną, która działa tutaj przy naszym przedszkolu. Kreatywność rodziców, ich optymizm, zaangażowanie, pomoc jest nieoceniona. Stereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, królowo, jesteś piękna jak gwiazdy na niebie, ale Śnieżka, która mieszka w domku krasnoludku, jeszcze piękniejsza w ciebie. Więc to tak. Już ja jej pokażę. Szczęście dobrze znam, kto przyjaciół ma. Niech nie przejdzie róg przez te chatki próg. Przedstawienie było przepiękne, było dużo śmiechu, radości i wspaniałych doznań. Chciałabym przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty w dniu ich święta. Dużo zdrowia, spokoju, powodzenia, sukcesów w życiu zawodowym i w życiu osobistym. A rodzicom bardzo dziękuję za pomoc, za angażowanie, za wsparcie, za ich kreatywność i optymizm, którym zarażają nas wszystkich. Dam ci pyszne, czerwone jabłuszko. Dziękuję pięknie. Śnieżka gryzie jabłko i omdlała, upada na podłogę. Teraz znów jestem najpiękniejsza! O, panie, kim jest?
jesteś? Ja? Nieważne. A kim jest ta piękna panna i co się w nią dzieje? To? To jest królewna Śnieżka. Ale zła macocha dała jej zatrute jabłko. Książę od razu zakochał się w śpiącej Śnieżce. Podniósł jej głowę i wiecie, co się stało? Zatrute jabłko z ust Śnieżki wyleciało. Śnieżka otwiera oczy i uśmiecha się. Hurra!